Hej, jest 7 marca i dreptają do was newsy. Przyjmijcie je, oto Flash. Welcome back to the Mass Effect Andromeda gameplay series. BioWare i EA wzięły sobie do serca narzekania graczy na brak materiałów z Mass Effect Andromeda i w ostatnich dniach pojawiły się co najmniej dwa nowe filmy serwowane przez różne serwisy zagraniczne. Co więcej, potwierdzono, że w trybie multiplayer znajdziemy tak popularne dzisiaj paczki z przedmiotami, które kupimy za walutę z gry lub prawdziwe pieniądze. Posiadacze usługi EA Access będą mogli sprawdzić przedpremierowo 9-godzinną wersję próbną, ma ona jednak mieć pewne ograniczenia. A portion of space populated with dozens of star systems. Studio Religii firma Sega ogłosiły datę premiery Warhammer 40 000 Dawn of War 3. Strategia na bazie popularnego uniwersum wyjdzie 27 kwietnia na świecie i w Polsce. Fani mogą spodziewać się wersji standardowej i limitowanej zawierającej różne dodatki. Sama gra łączy elementy pierwszej i drugiej części. Znajdziemy w niej m.in. elementy budowania baz. Firma CI Games raz jeszcze przesunęła datę premiery Sniper Ghost Warrior 3, strzelanki opowiadającej o strzelcu wyborowym. Produkcja wyjdzie 25 kwietnia tego roku, a zaliczyła obsuwę, bo twórcy potrzebują czasu na doszlifowanie szczegółów. Co ciekawe, zamawiając grę przedpremierowo, otrzymamy automatycznie przepustkę sezonową na PC-tach i konsolach. Jeszcze jedna gra otrzymała datę premiery. Outlast 2 wyjdzie 25 kwietnia na PC-tach, PlayStation 4 i Xbox One. Producent szykuje też tak zwane Outlast Trinity, czyli zestaw pierwszej odsłony gry z dodatkiem i dwójki. Sama gra będzie rozgrywała się w nowej okolicy i opowie nową historię. Tym razem wybierzemy się do stanu Arizona, by śledzić dziennikarza próbującego rozwikłać tajemnicę śmierci pewnej kobiety. Shroud of the Avatar Forsaken Virtues to MMO tworzone przez Richarda Garriotta i jego ekipę ze studia Portalium od 2014 roku. Niedawno twórcy wystartowali z darmową wersją Trial, która potrwa do 9 marca. Do tego dnia można sprawdzić całą zawartość gry z pewnymi ograniczeniami. Autorzy przewidują kolejne akcje tego typu. W założeniach ma to być gra MMO w starym stylu, którą napędza społeczność. Join our team that includes Richard Garriott, also known as Lord British. Na imprezie Intel Extreme Masters 2017 przewinęło się ponad 100 000 osób. Organizatorzy twierdzą, że zostanie nawet pobity rekord frekwencji z ubiegłego roku. Jeśli chodzi o wyniki turniejów, prezentują się one następująco. W CS-ie zwyciężyła ekipa z Astralis, Lola zdominował zespół Flash Wolves, a w StarCraft 2 najlepszy okazał się Yun Tae Yan. Tymczasem World of Tanks otrzyma poprawioną grafikę i nowy mechanizm losujący. Do usłyszenia.